uwaga, symulator starzenia się. Chcę być znowu młoda. To naprawdę jest troszkę dla mnie takie smutne. Jest to bezcenne doświadczenie i spojrzenie później się totalnie zmienia. Ta naprawdę porusza się jak bardzo wiele z tych osób znanych. Tak. Widzicie, krzesło bez oparcia. Powstał, słuchajcie, poradnik Zrozumieć starość. To jest kompendium wiedzy o schorzeniach senioralnych, o technikach, sposobie opieki nad seniorem, o żywieniu, o rehabilitacji seniorów. Mamy już na kanapie dwoje wspaniałych gości, dzięki którym poznamy niezwykły projekt stworzony, wymyślony, wykreowany, prowadzony przez firmę ProMedica, z którą, tak jak powiedziałam, od wielu lat pracuje, czyli projekt Zrozumieć starość. O tym projekcie i eksperymencie związanym z tym projektem powiedzą nam Adam Koziński. Dzień dobry. Firma ProMedica i Iwonka Pawluczuk, a właściwie Iwona Pawluczuk, przepraszam bardzo. Iwona Pawluczuk, dyplomowana pielęgniarka, która jest też specjalistką opieki senioralnej i zna się wyjątkowo i dzieli się tą wiedzą, ponieważ jest autorką poradników, książek, wielu artykułów, a także nauczycielem akademickim i szkolnym w zakresie właśnie pielęgniarstwa i opieki senioralnej. Czy to prawda? Wszystko tak. Prawda. Nauczyłam się, ale nawet nie patrzyłam. Ale zaczniemy rozmowę od Adama, bo chciałabym, żeby nam trochę powiedział o tym, dlaczego firma ProMedica, która od wielu lat opiekuje, oferuje opiekę nad osobami starszymi w kraju i za granicą, z naciskiem na zagranicę, w ogóle zrobiła taki projekt Zrozumieć starość. I na czym ten projekt polega, Adamie? Tak, no więc ProMedica 24 od 2004 roku pracuje w branży opiekuńczej. Mamy jakby rozległą wiedzę w tym temacie. Rekrutujemy i szkolimy nasz personel opiekuńczy tutaj w Polsce. No i pracujemy, mamy swoich podopiecznych, naszych pacjentów w Niemczech, w Anglii, również w Polsce. Dlatego też chcemy dzielić się naszą wiedzą, naszą ekspercką wiedzą dotyczącą... Dużo wiecie o tym, co pomaga tak zwane dusy idące, czyli czego nie robić, co robić. I moglibyście tę wiedzę zachować dla siebie, prawda? No bo jakby firma jest firma, a wy dzielicie się tą wiedzą. I w jaki sposób tą wiedzą się dzielicie? W 2018 roku powstał pomysł zrobienia takiej kampanii społecznej Zrozumieć starość. Jako firma jesteśmy bardzo dumni z tej inicjatywy. No i celem tej kampanii było podniesienie takiej wrażliwości społecznej związanej z zrozumieniem i problemami, z jakimi się borykają osoby starsze. Nasze społeczeństwo się starzeją, będzie nas coraz więcej za chwilę. No i chcemy jakby przez tą kampanię redukować tą stygmatyzację związaną z ograniczeniami, które pojawiają się przez po prostu biologiczne starzenie się organizmu. Powiedz nam, Adam, jakie korzyści i komu ma przynieść ta działalność? Konkretnie do kogo projekt jest adresowany? Od samego początku, jak zapoczątkowaliśmy kampanię, ona była skierowana, ona miała właśnie podnosić tą świadomość związaną ze schorzeniami seniorów, z problemami, z jakimi borykają się osoby opiekujące się tymi seniorami. Poczekaj, czyli to jest kampania skierowana do osób młodszych, żeby lepiej zrozumiały to, co dzieje się z osobami starszymi. Tak. W ProMedica 24 zakładamy, że jeżeli dobrze zrozumiemy problemy seniorów, jeżeli poznamy to, z czym oni muszą się mierzyć na płaszczyźnie każdego właściwie dnia, to nasza opieka będzie mądrzejsza, lepsza, bardziej empatyczna, z większym sercem. Po prostu. Powstał, to też mnie powaliło, mówiąc kolokwialnie, powstał, słuchajcie, poradnik Zrozumieć starość. Tak. To jest kompendium rzeczy związanych... A właściwie co to jest za kompendium? Będę o tym opowiadać? To jest kompendium wiedzy o schorzeniach senioralnych, o technikach, sposobie opieki nad seniorem, o żywieniu, o rehabilitacji seniorów. To jest informacja o tym, jakie są programy społeczne, socjalne dla seniorów i osób, które się nimi zajmują.
podręcznik jest skonstruowany w taki sposób i jest napisany takim językiem, żeby osoba bez doświadczenia wiedzy medycznej mogła łatwo nad tymi informacjami zapanować. No i bardzo jest dostępny właśnie w formie papierowej oraz można go pobrać bezpłatnie również z naszej strony www.zrozumieć-starość.pl. Czyli na stronie www.zrozumieć-starość.pl jest elektroniczna wersja bezpłatna do pobrania tego również poradnika, tak. Ale jak przygotowywałeś się do programu, to ja miałam takie poczucie, że wy ten poradnik zrobiliście tylko dla swoich opiekunek, a ty zakrzyknąłeś mówiąc nie, to jest poradnik, który ma być szeroko dostępny. Jak najbardziej tak. On jest skierowany dla wszystkich, którzy zajmują się opieką nad seniorami, opieką w rodzinie, opieką instytucjonalną, czy też opieką prywatną. My ten poradnik chcemy się tą wiedzą dzielić, jako jakby firma odpowiedzialna społecznie. Tym, co zdobyliśmy przez szereg lat doświadczenia zawodowego naszych opiekunek i współpracy z ekspertami, chcemy się jakby szeroko podzielić. Stąd też jest bezpłatny, dostępny. Iwona, która tutaj siedzi, jest współautorką tego poradnika, prawda? Tak. Dodam jedno tylko zdanie. Ten poradnik jest dla zwykłego, szarego człowieka. Czyli mam, nie wiem, mamę, która nagle zachorowała mi, tak? I ja w prosty sposób tutaj znajdę. Adam nie powiedział o jednej rzeczy. Z przodu są różne o chorobach i tak dalej, ale z tyłu, tak na przykład, mam mi potrzebne pampersy. Nie wiem, co zrobić, jak to tak, załatwić. Tak, jest o refundacji, a tutaj jest po kolei. Bardzo prosty sposób, krok po kroku, jak to zrobić. Słuchajcie, ja wiem, że opiekujecie się, po pierwsze, czasami same potrzebujecie o siebie zadbać, co też tutaj można znaleźć. Dokładnie tak. Po drugie, często opiekujecie się członkami rodziny, czy to jest mąż, czy jeszcze żyjący rodzice, czasami sąsiadka, ciocia, mnóstwo osób obdarowujemy tą swoją pomocą, więc na pewno też znacie osoby, które się opiekują, więc słuchajcie, zachęcamy do tego, bo to jest kompendium bardzo pomocne każdemu, kto zajmuje się starszą osobą. Ale ja powiem tak, poradnik poradnikiem, ale ja jestem absolutnie uwiedziona innym elementem tego projektu. Posłuchajcie, w ramach projektu Zrozumieć Starość współtwórcami i pomysłodawcami tego, o czym zaraz powiem, jest zarówno Iwona, jak i Adam i zespół firmy Promedica, kreatywny zespół niewątpliwie, został przygotowany, uwaga, symulator starzenia się. Współautorką, współtwórcą symulatora starzenia się jest właśnie tutaj obecna wspaniała Iwona. Iwonko, powiedz mi, co to jest ten symulator starzenia się? To jest takie urządzenie, które powstało już w latach 70., to nie to, że myśmy wyskoczyli z tym, w latach 70. dla studentów kierunków medycznych, żeby te osoby mogły zrozumieć, co się dzieje z osobą starszą. Ale jak można zrobić symulator starzenia się? Powiedz mi. W taki sposób, że my medycznie wiemy, co się dzieje. I pracowaliśmy nad tym, co dana osoba odczuwa, starsza osoba, tak? Czyli tutaj zaraz przyjdzie nam... Tak, ale na razie powiedz o historii, tak. Jak to tworzyliście w ogóle? Jak my to tworzyliśmy? Dostaliśmy kombinezon, myśleliśmy tak, mamy wiedzę, co się dzieje z tymi osobami starszymi i tak jakby utrudnialiśmy życie. Tak. Osobie, która ma ten kombinezon, ale utrudnialiśmy w taki sposób, jak faktycznie odczuwa ta starsza osoba. Może ja powiem o swoim takim prywatnym doświadczeniu. Zaczęłam pracować w Domu Pomocy Społecznej, jeszcze będąc studentką, na wakacjach. I co mnie przerażało? Wiedzę miałam ogromną. Zresztą jestem jak byłam każdy po prostu. Po szkole oczywiście, jest napompowana wiedzą, tak. I robię jakąś czynność, nauczyłam na przykład jakąś tam babcię czegoś tam. Za dwa dni przychodzę, a babcia tego nie rozumie, nie umie. Bardzo już utraciła tą kompetencję. Tak, bardzo mnie to denerwowało. I tak. Karmiłam i myślę, Boże, może jeszcze 2 godziny będzie trwał ten obiad. Tak.
Ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem. Ale pojawia się taka niecierpliwość i taka arogancja w cudzysłowie wobec tych różnych dolegliwości. I nie mogłam tego zrozumieć. I jak zaczęłam prowadzić zajęcia właśnie z tym kombinezonem, jak sama na siebie to nałożyłam, to ja zobaczyłam, próbowałaś, co to jest. Tak? Oczywiście, że no bo przecież. My zaraz też Wam pokażemy, ale Iwonko, ja chciałam Ciebie zapytać, bo my gadamy o kombinezonie, ale czeka nas wielki eksperyment na ekranie, bo nasza Julita się postarzy za chwilę. Jaka będzie konwencja naszego eksperymentu? Otóż Adam będzie ubierał Julitkę w różne elementy, które będą jej utrudniały życie, a Iwonka będzie komentowała, co to ma utrudnić i dlaczego. Zapraszam do pracy. Pierwsza rzecz, obciążniki, czyli nakładamy kamizelkę. Proszę Państwa, tutaj mamy 12 kg. Skąd te 12 kg? O tyle osłabiają się Wasze mięśnie tutaj na tołowiu. Czyli to nie chodzi nawet o tycie, tylko chodzi o to, że my trudniej dźwigamy tą masę, którą mamy. Dokładnie bo mięśnie są słabsze. Tak. Proszę. 12 kg sam tułów. Powiedz, co się wydarzyło z Tobą, bo to jest dla mnie w tym eksperymencie najważniejsze. Od razu nie mam siły, to powiem. I jestem taka usztywniona. Usztywniona i tak jakby obciążona. Siły z Ciebie uszły. Tak jest. Dopiero zaczynamy. Czyli słuchajcie, zaczynamy od utraty siły mięśniowej, co symuluje ta kamizelka. I jeszcze proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy stawy kręgosłupowe. A możesz się odwrócić. Właśnie bokiem mówię stanąć? O tym, że jestem blokowana. Tak. A możesz stanąć bokiem, żeby to zobaczyć? Tak. Proszę zobaczyć, jak ona, tak jakbyś cały ciężar jej opadł i ona tak do dołu. Tutaj mamy zesztywnienie w obrębie stawów kręgosłupa. Julitka... Ciężko jest, prawda, przygiąć tak, się, prawda? Właśnie to jest główne to, co odczuwam, że ciężko mi jest się przychylić. No dobrze, to pierwszy element, czyli utrata siły mięśniowej i ruchomości kręgosłupa. Tak. Pierwszy jeszcze, element. Co teraz się wydarzy? Jeszcze zesztywnienie w odcinku szyjnym. Poproszę kołnierz. Czyli ten kłopot z poruszaniem szyją. Tak, ale zobaczcie Państwo, poruszanie szyją. Tak. I proszę teraz, ruch do przodu. Widzicie? Dosyć ograniczony. Bardzo ograniczony. To naprawdę tak jest? Tak jest. Okay. Teraz zakładamy obciążniki, bo też mamy dużo bardzo mięśni na kończynach. Tak. I to samo zrobimy z kończynami. Czyli powodujemy osłabienie, symulację mięśni. Osłabienia mięśni kończyn dolnych i górnych, tak? Czyli rąk i nóg po prostu. Dokładnie, tak po prostu. Teraz kończyny górne. Lepiej nie myśleć. Nie, ale... No i właśnie, ale poczekaj, niech ona powie, co z tym dołem. Ciężko. Proszę nóżki. O matko! Twista nie zatańczy. Pójdź do przodu kawałek, pójdź do przodu. O, dlaczego my zaczynamy właśnie szurać. Bo nie mamy siły podnosić nóg. Dokładnie tak. Teraz byśmy nałożyli obciążniki na ręce, ale będzie nam to utrudniało. Na razie nałożymy rękawiczki, a ja zaraz wytłumaczę, co Adam robi. O! Rękawiczka, proszę. Dziwna rzecz. Po co te rękawiczki? Po co rękę? Ja nie właśnie. Wiem, rękawiczki. Jeśli jest osoba starsza, mama pewnie mówiła, mam ręce jakby zdrewniała. Cały czas to mówiła. Prawda? Ja nie czuję niczego. Tak, to jest tak samo jak my, zimno jest, prawda? Chcemy do czegoś dotknąć i bierzemy na przykład, nie wiem, klucz, a on nam wypada. Bez przerwy mamie coś upadało, wypadało, to ja to pamiętam. Czyli słabsze jest tutaj odczuwanie. Dalej Adam jeszcze ją ubrał, oprócz zwykłych rękawiczek, nałożył jeszcze tutaj takie rękawiczki kolażówki, prawda? Dlaczego? Tutaj zmiany są w stawach, zwyrodnienia. Palce, oni mówią, sztywne mamy, nie mogą ruszyć, ale to nie tylko same palce, ale też w nadgarstku. Nadgarstkiem ile ruszamy? Bardzo dużo. Iwonko, i teraz dopiero tutaj, obciążnik. Bo zasłoniłaś trochę naszą modelkę. Ale i obciążniki teraz na kończynę. No i teraz jeszcze zestarzałaś się trochę? No ale mów, za nie mówiłaś, słyszę. Ja nie chcę tracić energii, bo jest naprawdę ciężko. To naprawdę jest ciężkie. O, no, ale... O matko! A widzisz? Tej już nie dam. Tutaj są świetne komentarze. Po pierwsze, jak Adam będzie ubierał Julitę, to ja powiem tak, wszystkie osoby, które tutaj też napisały słowo poradnik, otrzymają ten poradnik, skontaktujemy się z Wami, jeżeli się uda. Bardzo fajna rzecz, bo piszecie, że młodzi powinni ten eksperyment obejrzeć. Tak.
Dokładnie. My na pewno ten materiał Prometica wykorzysta do tego po zmontowaniu, żeby go pokazywać młodym, dlatego są bardzo ważne twoje komentarze, Julito. My sobie możemy stać i gadać, ale mów ty. No i teraz tak, idź do przodu, przejdź się, proszę. Jak nam się dziarska Julitka zestarzała, a teraz podnieś rączkę do góry. O. Jeszcze podnosi, aczkolwiek kolejna rzecz, z wyrodnienia w stawach. I znowu Adam klęczy w stawach kolanowych. Mamy dwa takie największe stawy. Powinniśmy jeszcze biodrowe, ale tego już nie zrobimy. Staw kolanowy. Tak, tak. Dobrze, tak? Tak, ale to już takie blokowanie? Tak, tak. Proszę Państwa, z wyronienia. My normalnie, Adam, szliśmy dzisiaj, prawda? Gdzieś tam mikrouszkodzenia są, minę dwa dni, wypoczniemy, jest dobrze. Tak. Natomiast u osób starszych te mikrouszkodzenia nakładają się, bo jest regeneracja powolna. I im więcej mamy lat, tym trudniej nam jest schodzić, cokolwiek robić. Któraś z dziewczyn pisze, moje dłonie są tak jak teraz u Julity. No dobrze, teraz łokcie ci zwyrodniały, tak? Czyli dodało ci kolejne 10 lat, Julita. No i teraz idź do przodu. O, proszę. Zobaczcie, jak czy wy teraz podstawie rozumiecie, dlaczego starsi ludzie tak właśnie chodzą? Julitko, rozumiesz? Tutaj szuranie jest bardzo uzasadnione, bo po prostu... Szuranie, ale proszę zwrócić uwagę na szerokiej podstawie. Idzie jak pan po wielu głębszych, ja prawda? Jestem w szoku, jak ty się szybko posunęłaś, Julita, słuchaj. Dobrze. Zestarzałaś się nieprawdopodobnie. Mów, jakie są swoje odczucia. Jakie to budzi w tobie refleksje teraz, powiedz mi? No, ja bym chyba rano już nie wstała. Takim a jakie masz refleksje teraz, po tym, co odczuwasz, wobec osób starszych? Czy one się gwałtownie zmieniły po tym, co odczułaś, czy nie? Znaczy, ja zawsze tak gdzieś przypuszczałam, że to może tak wyglądać, natomiast, że aż tak, to nie, to tutaj jest szok. No właśnie. I teraz pytanie moje, no sztywno jest bardzo. To tak ma wyglądać naprawdę? No zdarza się, ale to nie koniec. Nie koniec, jeszcze zmysły. Czyli wzrok, poproszę gogle. No dobrze, to ja teraz mam taką prostą prośbę, prosta czynność domowa. Chciałabym, Julitko, żebyś ty, będąc dotknięta już tymi dolegliwościami, teraz założyła rano but przed wyjściem. Co ty masz zrobić? Masz dojść do krzesła, czy ja mam krzesło przysunąć, tak? Dobrze? Proszę. Mamy jakiś but, wszystko jedno. Nie wiem, czy ona zrozumiała. To znaczy, czuję się, jakbym była pod wodą. Julita, masz założyć buty, bo wychodzimy zaraz! Mam sobie siąść, tak? Zdejmijmy słuchawki na razie. Dobrze, może wytłumaczę, co się stało. Tak. A bardzo wyszedł na mnie chcąc eksperyment. Tak, mieliśmy to zrobić później, ale tak. Spontanicznie nam się świetnie udało. Julita, Julitko, odwróć się do Adama. Dobrze. Julitko, odwróć się w prawo. Dobrze. Teraz do Adama. Nic nie zrobiła. A zaraz powiem, o co nam chodziło. Proszę, to samo, panie Adamie. Julita, odwróć się w lewą stronę. Dobrze. No i co? Adam ma większe branie? Nie, to nie o to chodzi. Od 40 roku życia o 1 decybel słyszymy słabiej. Ale co w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności słyszymy słabiej głosy wysokie. Czyli... Julita usłyszała Adama, a nie słyszy mnie. Ona słyszy, że coś mówi, ale ona nie rozumie, co ja mówię. Dalej. Czyli w momencie, jak tracimy obserwowanie ruchu ust, to nam się jeszcze bardziej pogarsza słyszenie. To znaczy, te podstawowe decybele, tak, to już się pogarsza, ale teraz... proszę, Adamie, nałóż. I teraz Julita jest naprzeciwko mnie. Proszę. I mówię, podnieś prawą rękę. Dobrze. Teraz będę z tyłu. Julitko, dwa kroki do przodu. I to, co mówiłaś. Czyli Julita, ciałem przekazujemy ponad 70% informacji. Tak. Julita patrzyła na ruch moich warg, tak? Na grymas. Co jeszcze? Ja jeszcze mam takie ruchy rękami, także jak nie dopowiem muzią to rękami. I co? Julitka mnie nie słyszała, jak byłam z tyłu. Tak, i to jest bardzo częste. Osoby mówią, jaka moja babcia jest wredna, ja do niej mówię, a ona nie podejdzie. Udaje, że nie słyszy. Właśnie, ona nie udaje. Właśnie, dokładnie tak.
Czyli jak mówimy, mamy mówić wprost i co jeszcze? Teraz jak ja komunikuję się z osobą starszą, ja mam problem, bo ja mam maskę. To jest duży temat. Właśnie. No dobrze, ale spróbujmy poprosić... Dobrze, to zdejmiemy już słuchawki, żeby tak. Julita nie była zbyt wyalienowana. Julitko, mogłabyś zasymulować zakładanie buta. Tutaj masz krzesełko. Adam, może zdejmiesz but? Tak, pani usiądź, Julii. Ja zdejmę ci but i potem go założysz, dobrze? Patrzcie, jak siada. Oj! Ja będę asekurował w razie czego. No, ale siądź to chyba... Naprawdę, no, siadaj, spróbuj. Julita naprawdę porusza się jak... Siadaj. Bardzo wiele starszych osób znanych. Tak. Bucik zdejmij, a potem Julitka po... Nie wiem, czy jest sens zdejmować, bo ja się nie nachylę. Dobrze, mamy teraz but pod krzesłem. Tak, i proszę. Spróbuj go podnieść i założyć na stopę. Co się często dzieje, bo zdejmujemy buty, tak. Bo gdzieś tam poleci. Widzicie Państwo? Nie może zgiąć stawów. Juli, to musisz zrobić, bo nie pójdziesz na tego. Ja będę szła na spacer. Na spacer. Ja będę szła na boso. Próbuj. I zobaczcie, zasztywnienie stawów przekłada się do boku. Chyba Julitka nasza postarzyła się mocno. Może dajmy ten but. Adam nadmiernie postarzył Julitkę. Tak. I proszę zobaczyć, ona odchylała się do boku. Co to powoduje? Powoduje, że straci równowagę. Łatwo spadnie z tego krzesła. Łatwo spadnie. A jak spadnie, osoba starsza boi się później kolejny raz upaść, bo może coś złamać. No i próbuje nałożyć. I zawiąż sznurówki. Nie, już nie zawiążę. Nie ma szans. Dobrze, ja ci pomogę, także raz, że nie widzę, stopę, a dwa, że... pomogę ci. Jakie buty? Absolutnie buty wywrotki. Ja tak nazywam ciapki, ciapy, dobra, które kupujemy często starszym osobom. Nie wiem, dlaczego tak jest do szpitala. Czyli bez pięty. Co się dzieje? W momencie, kiedy ta osoba idzie, ma zaburzoną równowagę, bo widzieliśmy, ciapy idą do tyłu, ona do przodu upada. Absolutnie takich bucików. Najlepsze takie typu czeszki, tak jak kiedyś były. Starość gumowa jest pod... niefajna. Po to jest kombinezon, żebyśmy my zrozumieli tą starość i żebyśmy ją ufajniali jakby. I wiecie co? Stwarzali jakby lepszą. Ja bo mam... to pomaga zrozumieć, z czym nasi seniorzy się borykają. I wtedy, jeżeli my to wiemy, to ta starość jest coraz fajniejsza, bo mamy więcej wyrozumiałości i empatii. To prawda, a mi przyszedł taki pomysł do głowy, że oczywiście ten film, który będzie zmontowany, warto może pokazać swoim dorosłym dzieciom, żeby uzyskać po prostu więcej zrozumienia. Ale mamy jeszcze, Julita siedzi na krześle, ale mamy na przykład, powiedzmy, że my nie jesteśmy aż tak unieruchomieni, wychodzimy sami z domu, no i mamy coś zapłacić. Tak, tak? Mamy, tak. Jak wygląda... Poprosimy Julitę, żebyś wstała. Wstań, proszę. Nie pomagaj, tak, właśnie. Dobrze, nie będę. Wstań, Julita. Był z boku, tak? Mhm. Nie słyszała. Wstajemy. Nie, ja zdjąłem słuchawki. Ale nie ma słuchawek. A już na wszelki wypadek. Tak. No, wstajemy. Ja już rozumiem ten ruch taki, że starsza... Huśtany? Sobie, tak, zaczynają trochę się huśtać i mocno stękają. Widzicie, krzesło bez oparcia. Piękny komentarz jest, Ela napisała. Łzy mi lecą same z oczu. Będę miała dużo więcej cierpliwości do mamy. Dobrze, ale nie jesteśmy aż tak ubezwłasnowolnieni jeszcze. Wyszliśmy do sklepu, no i teraz mamy przekaż. Zapłacić. Julitko, proszę Adam, ty będziesz ekspedientem. Jak to wygląda? Złoty 50 poproszę. Dobrze. Jezus, mnie słuchajcie, zegardło ściska po prostu jak patrzę. Proszę zobaczyć, co Julita robi. Dostosowuje portmonetkę do wzroku. Nie widzi tam środków, pieniążków, bo widzi jak za mgło. Szczęście okulary są takim najpowszechniejszym poprawiaczem, ale... Ale wszystkiego nie skorygujemy. Wszystkiego co jeszcze? Zobaczcie, ona przybliża do siebie, bo najlepiej widzimy... Zobaczcie, ile czasu. Niech pan sobie wybierze. Aha. Nie ma możliwości. Nie mogę, proszę bardzo. No to ja będę... Ale to jest, ale to, jest to, co się dzieje w sklepach, prawda? Tak, niech pan sobie wybierze. Tak, tak. A my czekamy w kolejce i nie rozumiemy, dlaczego to tak długo trwa. I komentujemy. Nie może pani odliczyć? A nie może, tak? Tak. Więc ja myślę, że to jest też niebywały moment na naszą empatię dla tych osób w miejscach. Zobaczcie, zgrabiałe palce, ciężko jej jest poczuć te pieniążki. Co jeszcze? Nie czuję też... Przykro mi, to będzie chyba tyle, bo ja nie widzę. Moneta. Nie czuję różnicy wielkości, bo osoba niewidoma wyczuje, że 20 groszy to jest mniejsze, a 50 to jest większe. Osoba starsza nie wyczuje. Pokazujmy wszystkim, jak ten film się ukaże, szczególnie osobom młodym,
Miejmy więcej empatii, kiedy się spotkamy z taką sytuacją w jakimś miejscu, miejscu publicznym. I kolejna bardzo ważna rzecz to pokazujmy też ten film tym, którzy się będą być może nami zajmować za jakiś czas, tak? Warto pokazać, co nas czeka, ale komentarz, słuchajcie, iście z mojego życia. Bożenka napisała, pokażę film mojemu mężowi, gdyż on nie potrafi zrozumieć, że jego mama nie jest już taka sprawna, nawet jak rok temu. Dokładnie. Po to właśnie jest ten film, ten program, to ten poradnik, bo jak pomagać tym ludziom jest w poradniku. Jak to wygląda, to teraz będzie krótki wywiad z koleżanką modelką. Julita, twoje refleksje po kompletnym zestarzeniu się. Chcę być znowu młoda. To główna refleksja. To naprawdę jest troszkę dla mnie takie smutne, taka perspektywa, że faktycznie wszyscy gdzieś w tym kierunku podążamy i prawdopodobnie u każdego z nas tak może wyglądać. I faktycznie jest to bezcenne doświadczenie i spojrzenie później się totalnie zmienia na starsze osoby. Na to, co obok nas jest, tak? Tak jest. I ta cierpliwość. I też choć nie mamy takiej styczności bezpośredniej, z babcia z nami nie mieszka, miejmy cierpliwość dla innej babci, która w tej kolejce stoi, bo ja mam przed oczami właśnie takie przypadki, kiedy te babcie, dziadkowie rzeczywiście te monety, tak, przebierają, a my stoimy z tyłu i przebieramy nogami, bo nam się tak bardzo spieszy. I czasami komentujemy, tak? Bo czasami są takie osoby, które mówią, mają odwagę, nie może pani tego szybciej policzyć? No nie mogę. Ja nawet może wprawdzie nie skomentuję, ale w głowie mam myśl, że o matko, ileż to może trwać? No, co ta pani tam szuka, tak? To teraz każdego, kto skarci taką osobę, ty będziesz karcić, że nie wolno tak robić. Tak? Nie wolno tak robić. No słuchajcie, ja myślę, że ten film po zmontowaniu będzie niezwykłym materiałem, który nie tylko będzie na stałe na fanpage'u Mądra Babcia, ale jest prośba też o udostępnianie go później, żebyśmy wszyscy mieli więcej empatii, nie tylko dla dzieci, bo tą mamy ogromną, ale przede wszystkim, czy też dla osób starszych, bo utrata kompetencji jest trudniejsza do zaakceptowania niż ich nabywanie. Tak, ja chciałbym dodać tylko, bo kombinezon jest wykorzystywany przy szkoleniu naszego personelu opiekuńczego. Część naszych opiekunek przychodzi takie szkolenie. Natomiast wszystkie grupy zorganizowane, które chciałyby skorzystać z takiego eventu, zapraszamy do kontaktu przez www.zrozumieć-starość.pl. Tam na dole w dolnym lewym rogu będzie zakładka kontakt. Przez nasze biuro prasowe, przez biuro prasowe ProMedica 24 ślijcie ewentualne propozycje. Jeżeli tylko sytuacja, powiedzmy, pandemiczna pozwoli, to chętnie przyjedziemy i podzielimy się tą naszą wiedzą, bo no, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest nasza społeczna odpowiedzialność. Jesteśmy firmą, która chce się tą wiedzą podzielić, bo jak widać, warto. Wasze opiekunki, przynajmniej, no może nie wszystkie, bo macie ich kilka tysięcy, tak. Ale również doznają takiego wrażenia, zdarza się, że tak, są... Natomiast te szkolenia w tej chwili przez pandemię właśnie troszeczkę zwolniły, jakby no, rekrutujemy i szkolimy online bardziej. No to trudno natomiast jest ten kombinezon. Stąd też tu jesteśmy, bo rozpędzamy znowu tą machinę i tak ten kombinezon będzie wykorzystywany i u nas wewnątrz i chcemy przede wszystkim budować tą świadomość, tą empatię na zewnątrz. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście do nas z tym eksperymentem. Również się cieszymy. My jeszcze będziemy mieć dwa odcinki z firmą ProMedica 24 zachęcające do tego, żeby może zostać opiekunką i jak firma przygotowuje, ale to już w następnych tygodniach będą te filmy zrealizowane. Natomiast no, teraz tylko nam pozostaje zrobić sobie fotografię i mieć uwiecznione, że wspólnie Mądra Babcia z ProMedica 24 na ekranie przeprowadziliśmy eksperyment, żeby lepiej nam wszystkim było zrozumieć starość, ale też zrozumieć siebie. Bo ja pamiętam, jak moja mama się złościła na utratę swoich kompetencji. Tak. Tak? Bo to jest też brak zrozumienia dla siebie i danie sobie prawa do tego.
denerwuje nas zmarszczka, prawda? No, o, to tak, najbardziej. Tak, a jak... Utrata włosów. Jak mam się nie denerwować, tak, jak mam się nie denerwować, jeśli... Nie mogę wstać z krzesła. Nie mogę wstać z krzesła, ja nie rozumiem, co do mnie mówi synowa, nie wiem, zięć, kogo tam wymyślimy. Dalej, Julitka jest niespotykanie spokojnym człowiekiem, bo jak ja prowadziłam szkolenia, to jak było kolejne doświadczenie, kolejną czynność, którą mieli wykonać opiekunki, to momentami było tak, Boże, zirytowane już Boże, to, ja mam tego dość, ja nie chcę, zdejmijcie mi to. A tutaj, ale pomyślcie Państwo, że tak samo zachowują się te osoby starsze. Ja mam dość, po co ja mam iść? No czego ta babcia nie wychodzi, tak? Ale pomyślmy, co ona musi przejść, żeby wyjść że to jest jakaś Golgota. Dokładnie tak. Dokładnie. Słuchajcie, tak. Uczmy nasze rodziny, pokazujmy ten film i uczmy też szacunku dla tych kompetencji, które nam z wiekiem po prostu ubywają. Bądźmy razem w tej edukacji, bo tyle, ile nas jest w społeczności, to tyle osób powinno ten film po zmontowaniu. Ja chcę jeszcze tylko jedno zdanie takie na koniec, że taką mamy dorosłość, jakie mamy dzieciństwo, ale na swoją starość pracujemy w wieku dorosłym. Czyli starość, ona jest fajna, naprawdę. Osoby starsze mają bardzo... Tak, mają bardzo... Julitka się zdziwiła na to mają bardzo dużo wiedzy, mogą nas dużo nauczyć. Brakuje tego, ale słuchajcie, ja mam taką panią w domu opieki, już, to znaczy ona miała 102 lata. I jej co pomagałam? Pomagałam tylko myć plecy. Boże, mi by się przydało, żeby ktoś się umył pomyć plecy, prawda? Mhm. Dlaczego? Ona miała nawet zapalenie płuc. Ona mówi, ja wstaję. Tak, bo to jest kolejny temat, który myślę, że poruszymy też i zaprosimy Iwonkę, żeby nam powiedziała trochę, jak się nie dać unieruchomić. Czyli, tak. Ale my mamy następny moduł, mamy właśnie o ćwiczeniach, które wprowadzamy z integracji sensorycznej seniorów. Czeka już na nas, na rozmowę nasza nowa instruktorka, a my teraz zapraszamy Was, dziękujemy Wam bardzo za przyjazd. Dziękujemy bardzo. Za pokazanie nam tego eksperymentu. Tobie, Julitko, życzymy dużo zdrowia na gościnni życia.